Wieczór, moi mili państwo, dobry wieczór, ludzie zajmujący się biznesem sieciowym i inni przypadkowi bądź pokątni obserwatorzy. Witam was bardzo pięknie. Sprawdzam, czy mnie w ogóle widać i słychać. Ja to robię zawsze bardzo prosto. Wchodzę na telefon i sprawdzam, czy ja jestem w ogóle. Więc pozwólcie, że jeszcze momencik. I tu, o, jestem live. No i gucio. I będziemy patrzeć, czy ktoś w ogóle jest, i ktoś słyszy, i czy komentuje. Czekamy. Jest pierwszy widz. Słuchajcie, proszę tylko o jedną rzecz. O to, żeby ktoś z was napisał, że mnie słychać. Teresko, powiedz, czy mnie słychać, bo widać, to widzę, że mnie widać, ale czy mnie słychać? Bo to jest najważniejsza historia. Wiecie co? Tak siedzę i się czasami śmieję sam do siebie. Czemu ja się w garnitury nie ubieram? To znaczy, ja się ubieram w garnitury, tylko czemu ja się nie ubieram w garnitury, kiedy mówię do was? Widać i słychać. Super. Pierwsza historia jest taka, że ja całe życie chodziłem w garniturach. Ja mocno, mocno tych garniturów już mam dość. To jest pierwsza historia, ale druga historia, ja myślę, że nieważne jest, jak ja się ubieram. Ważne, nie, no to jest ważne, bo posłuchajcie, to jest jedna rzecz, o której nie wiecie, ja nie mam brzucha. To jest ważne, więc ja dobrze wyglądam w garniturze, ale tak naprawdę żartuję sobie troszeczkę. Chodzi o to, czego was uczę. A uczę was niedobrze brzmiących treści, ja was po prostu uczę zarabiać w biznesie. I to wiecie, ponieważ widzę parę osób, które przy mnie nawet zarabiają. Posłuchajcie, o czym dzisiaj będziemy mówić? Będziemy dzisiaj mówić o takim bardzo tajemniczym temacie pod tytułem jak zamienić zimny kontakt w kandydata. I pozwólcie, że doprowadzę was do tego, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Przy czym proszę was o jedną rzecz. Jeżeli to wam się podoba, to udostępniajcie. Jeżeli macie pytania jakiekolwiek, to nie czekajcie do końca, tylko wypisujcie te pytania. Jeżeli chcecie coś skomentować, komentujcie. Będę podglądać i na bieżąco będę się do tego odnosić. Temat nie jest długi, temat jest zajawką tematu. Natomiast posłuchajcie, mamy my zaplanowane 7 wykładów, patrzę, 7 wykładów dotyczących osoby kluczowej i słuchajcie, już przeleciliśmy z tego konceptu osoby kluczowej 3 rozwojowe, czyli czemu trzeba słuchać nagrań, oglądać filmy, seminariów, czemu trzeba czytać, jak trzeba czytać, jak to robić, czemu, do czego nam są potrzebne szkolenia, meetingi, eventy, to już było, nawet już rozmawialiśmy, to wszystko, te 3 rzeczy dotyczyły rozwoju biznesowego, rozwoju kompetencji, rozwoju osobistego, zmiany sposobu myślenia. To wszystko tam siedzi. Później poszliśmy, już 4 punkt, jak kreować obrót i mówiliśmy o 100% użytkowniku i nagle, parę dni temu, dzisiaj miałem mówić z wami o klientach, 5 punkt. Natomiast nagle sobie wpadłem na taki pomysł, nieprzypadkowo posłuchałem tego, co jeden, to Louis Carillo mówi. Jechałem gdzieś, słuchałem jego nagrań i przypomniała mi się jedna niesamowita historia, o której on kiedyś opowiadał, tak jakoś, asocjacja taka w głowie i doszedłem do wniosku, a po jaką cholerę tak naprawdę wam kompetencje, to czemu to niby mielibyście doskonale znać projekt biznesowy, czyli wiedzieć przy jakiej strukturze, jakie pieniądze się pojawiają, do czego wam jest wiedza, na temat tego, jak panować nad swoimi własnymi emocjami, jak być optymistą, jak radzić sobie z trudnymi dniami, do czego wam wiedza finansowa, jak w majestacie prawa skarbowego zachowuje się nasz biznes, kiedy jest legalnym biznesem, kiedy jest nielegalnym biznesem. I po cholerę wam wiedzieć, w jaki sposób radzić sobie z obiekcjami. Jeżeli ludzie zadają wam pytania, za drogie produkty, za tanie produkty, nie mam czasu. Ja się do tego nie nadaję. Być może inni się nadają, ale nie. Ja nie jestem taki. Ja nikogo nie znam i tak dalej. I możecie się tego wszystkiego nauczyć. Dzień dobry Małgosiu, dzień dobry Iwonko, dzień dobry Olu po raz kolejny, dzień dobry Agnieszko i tak dalej. Dzień dobry wam wszystkim. Powiedzcie, po jakie licho to wam wszystko, jeżeli nie będziecie mieli z kim rozmawiać. To troszeczkę przypomina historię z czasów komunistycznych, kiedy większość z nas miała paszporty, ale te paszporty leżały w biurach paszportowych, nie mieliśmy ich w garści i na paszportach było napisane, że ten dokument jest własnością państwa, a nie twoją, pomimo że tam było twoje zdjęcie w środku. Cześć Mija, cześć Derek, witamy was pięknie.
Czyli rozumiecie, jest historia taka, co bardzo często ludzi wykłada i teraz zrozumcie. Ja widziałem mnóstwo razy i ja myślę, że wy też widzieliście. Powiedzcie mi, czy widzieliście ludzi, którzy jeżdżą bez przerwy na szkolenia? Może macie w grupach takich ludzi, którzy jeżdżą. Jedna konferencja, druga, trzecia, czwarta, piąta, jeszcze na jakieś poboczne konferencje jeżdżą, są na wszystkich Zoomach. Słuchają nagrań. Robią notatki, tych notatek takie stosy są i nie licho nie rosną w biznesie. Stoją w biznesie, stoją w miejscu. Jak sięgam pamięcią, to przez te 30 lat ja naprawdę mnóstwo takich ludzi spotkałem i czasami zastanawiałem się, po jakie licho oni w ogóle są w biznesie. Aha, dla produktów, bo są fajne produkty. No super. Po jakie licho, to jest zrozumiałe, po jakie licho jeżdżą na konwencje. Na eventy. Przecież nie mieliśmy czasami eventy w innych krajach. Jak liczyliśmy, no to słuchajcie, czasami, jeżeli para jechała, dwie osoby na event, to dokładnie za te same pieniądze może było w czasy sobie jakieś zorganizować. Po co jeżdżą autobusem w jedną stronę, w drugą, na granicach, gdzieś tam w kolejkach się stoi? No, wiecie sami, jak wyglądają te wyjazdy. Po jakie licho oni jeżdżą i wydają te pieniądze, a potem nie robią nic. Siedzą, no przecież tam zawodowcy występują na scenie, do mikrofonu mówią, pokazują, jak ich styl życia wygląda. Ci ludzie naprawdę są nakręceni, pełno zdjęć. Ola pisze, że poznała niejedną taką osobę, no a więc właśnie. Wiecie, z nimi jest pewien problem, że oni bardzo często po jakimś czasie, jak doła łapią, to zaczynają liczyć i liczą, ile powydawali na biznes. Nie liczą, że kompletnie niczego nie zarobili, przy czym posłuchajcie, nikt ich do tego nie zmusza. Chcą, ale mają kupon z przekształceniem wiedzy w działania. Oczywiście, że tak, to jest jeden z pomysłów. My już wiemy, czym oni jeżdżą. Im się podoba atmosfera, to jest numer jeden. Numer dwa, mają genialne alibi, bo skoro jeżdżą, podoba im się atmosfera, robią notatki, to im się wydaje, że oni biznes robią. Nie, oni się przygotowują do biznesu, którego nie robią. To tak jakby czyścić przez całą zimę auto, co chwila w garażu, tylko że nim nie jeździć. Masz auto, no w sumie masz auto, no nie używasz go. Czemu? Ale licho wie czemu. Więc chodzi o jedną rzecz, że jeżeli będziecie mieć tylko wiedzę, ale wiedza będzie niestosowana, to po licho wam ta wiedza na dobrą sprawę. To możecie z równym powodzeniem wziąć sobie książkę do stomatologii, stomatologię zachowawczą czy chirurgię stomatologiczną, zacząć czytać. Słuchajcie, to jest napisane takim językiem, że na dobrą sprawę daje się zrozumieć. Jeżeli są niezrozumiałe słowa, to można sobie wygooglać i zrozumieć, co tam jest, tylko jest pytanie, cześć Mirku, po jakie licho mielibyście czytać książki stomatologiczne, nie będąc stomatologiem? Wiedza posiadana chyba nawet kapitałem. Raczej to jest koszt, bo za darmo ta wiedza nie przychodzi. Cześć Marzenko, natomiast chodzi o stosowaną wiedzę, czyli posiąść i zastosować. No dobrze. I ja znam ludzi, którzy, tak jak ktoś z was przed chwilą, jak Ula napisała, posiada wiedzę i boi się cokolwiek dalej zrobić, po prostu się boi. Więc, a może ja to w głupi sposób powiem, jak już będę doskonały w tym biznesie, to wtedy z kimś porozmawiam, a tak, wiesz, a on mi zada to pytanie, no na to już potrafię odpowiedzieć, że są za drogie produkty. Aha, a kiedy będą jakieś tam produkty, których jeszcze nie ma, a kiedy będzie to, a kiedy będzie tamto, z tym sobie radzę, ale wiesz, ale jak on mnie zapyta o coś tam, takiego skomplikowanego i ja wtedy głupka z siebie zrobię, to są oczywiste wymówki, natomiast to się sprowadza do tego, że ci ludzie jeszcze w tym swoim rozwoju nie nauczyli się wychodzić ze strefy komfortu. Rezultaty są zawsze poza strefą komfortu i teraz wiem jeszcze jedna rzecz, że wychodzenie ze strefy komfortu jest chwilowe, bo jeżeli niewygodnie dla ciebie jest rozmawiać z kimś, bo się boisz, no ale i tak pomimo lęku robisz to, to wychodzisz poza strefę komfortu tylko, że jak zrobisz to jeden, drugi, trzeci, czwarty raz, chcę ci powiedzieć, że ty na momencik wyskakujesz z tej strefy komfortu i zaraz wracasz, to nie znaczy, że przestajesz działać. Po prostu ona się poszerza. Rzeczy, które były dla ciebie niewygodne, zaczynają być po prostu normą. No robisz to, przyzwyczajasz się do tego. To jest tak jak z człowiekiem, który ma lęk wysokości, boi się wychodzić na balkon, ale jak wyjdzie raz, drugi, trzeci, czwarty, ja mówię o sobie. Balkon na czwartym piętrze, ja mam lęk wysokości i taka szyba duża. Ja miałem straszny problem z wychodzeniem.
Dreszcze miałem, no źle się czułem, przestraszony byłem okrutnie i robiłem jedną rzecz. Wychodziłem na minutę i wracałem. I znów, i znów. I w końcu się wziąłem i zaadoptowałem do tego, co można zrobić. Więc posłuchajcie, wyjście ze strefy komfortu jest tylko taką chwilową bolączką, bo za chwileczkę do tego się przyzwyczajamy. Czyli ci ludzie, którzy nie robią niczego, pomimo że się uczą, a nie robią ze strachu, no to po prostu nie do końca się douczyli i z tym jest bardzo łatwo sobie poradzić. Ktoś po prostu z nimi pogadać, musi razem z nimi zrobić kilka takich kroków. Ich trzeba po prostu wyrzucić z gniazda. Oczywiście pilnować, żeby nie zabili się. My mamy takie powiedzenie, że jeżeli człowiek boi się spotkań, my go wyrzucamy na spotkanie, żeby poszedł i zrobił spotkanie. I wcale nie musi być na tym spotkaniu biznesowym najmądrzejszy, wcale nie musi przyjść z dużym zamówieniem, wcale nie musi przyjść z człowiekiem, którego zapisał do biznesu, jakiegoś geniusza. On po prostu musi wrócić. Najlepiej, jeżeli wróci w jednym kawałku, a nie z głową pod pachą. Bez względu na to, jak wkurzony, jak posiniaczony, jak zniesmaczony, musi wrócić, a my go pogłaszczemy po głowie, porozmawiamy, pośmiejemy się razem, że u nas było jeszcze gorzej. To jest bardzo proste. Ale chodzi o całkowicie inną rzecz. Wiecie co? Chodzi mi o coś takiego. Uczyli na pewno Was i ja Wam o tym też mówiłem, że trzeba robić listę. Listę kontaktów. I zdajecie sobie sprawę, to jest taka sławetna lista 100, którą jedni kochają, inni jej nie cierpią. Tylko, że to jest szkoła sprzed czasów internetowych, czyli to jest szkoła offline'owa, to są te fundamenty. Później zaczął się internet, który na początku wszyscy lekceważyli, a potem przyszedł COVID. I kiedy przyszedł COVID i wszystkich pozamykano, w chałupach knajpy pozamykano, siłownie zamknięto i tak dalej, więc na dobrą sprawę nawet nie było gdzie się spotkać i porozmawiać, szkolenia nie można było też zrobić, bo hotele zamknięte, wszystko, więc to się okazało, że internet jest genialnym narzędziem, ten lekceważony wcześniej internet. W dodatku ten lekceważony wcześniej internet był lekceważony przez ludzi, którzy... Dzieci to kochały, a ich rodzice niekoniecznie. Dzieci nie budowały jeszcze biznesu. Później przyszły te trudne czasy. Internet bardzo się ukłonił i się okazało, że to jest genialne narzędzie. I nagle dzieci, które śmiały się z biznesu, a kochały internet, i rodzice, którzy śmiali się z internetu i kochali biznes, okazało się, że nie mogą robić biznesu, bo jest wszystko zamknięte, a dzieci błyskawicznie, no, podrosły w międzyczasie, stały się pełnoletnie, zorientowały się, że w zasadzie to w internecie można biznes zrobić i zaczęli robić biznes w internecie bardzo skutecznie, więc firmy, gdzie była młodzież, bardzo strzeliły do góry. Firmy tradycyjne z ludźmi troszeczkę starszymi bardzo w skórę dostały. Teraz się mają przyspieszone kursy działania w internecie. Ale ja chcę z Wami pogadać i o internecie, i o, czyli o biznesie offline i o biznesie online, czyli o biznesie hybrydowym i chcę Wam powiedzieć, dobrze, a co się dzieje, jeżeli już zepsujesz wszystkie kontakty? Bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że na początku to my psujemy te kontakty. Idziemy i mówimy nie to, co trzeba, jesteśmy zbyt nachalni, albo nie słuchamy odpowiedzi. No różne dziwne rzeczy robimy i te kontakty w pewnym momencie się kończą, a ponieważ pracujemy niespecjalnie szybko, bo się boimy i zapominamy o tym, że jeżeli porozmawialiśmy z Andrzejem, a Andrzej zna Katarzynę i Ewę, i Andrzej nie jest zainteresowany biznesem, wyśmiał nas, ale jednocześnie przy najbliższej okazji opowiedział Katarzynie i Ewie o tym, że my czy ty robicie jakiś dziwaczny biznes i jak idziesz z opóźnieniem do Katarzyny czy Ewy, to ona już gadać nie chce. Więc ta pierwsza lista to jest zawsze... To jeżeli pierwsza lista jest zawsze taka do roztrwonienia, to znaczy, że jest jakaś druga lista, może trzecia, może czwarta, są jakieś kolejne listy. No jasne, że są kolejne listy, cały czas tworzymy listy. Skąd się biorą kolejne listy? No cóż, jeżeli zdasz sobie sprawę, że ta pierwsza lista to jest czerwone światło na dobrą sprawę, tam dostaniesz troszkę w skórę, to cię nie zabije, no doświadczenia zdobędziesz troszeczkę, może znajdziesz parę osób, ale mówi statystyka, że najciekawszych ludzi znajdziesz całkowicie gdzie indziej. I teraz ta lista to są ludzie, których znasz. No i przeciętnie znasz ile? 100, 200 osób. Przy czym z tych 200 osób setka jest gdzieś, ale niespecjalnie wiesz gdzie. Wiesz, że są, to są twoi znajomi, ale gdzie oni się w tej chwili podziewają, to nie wiesz. Niektórzy mają więcej, a tych znajomych, ale tak naprawdę jest jeszcze druga lista. I ta druga lista to są ludzie, których nie znasz. Ty nie wiesz, że oni istnieją w ogóle. Oni nie wiedzą, że ty istniejesz. Nie wiesz, czy to są blondyni, czy bruneci, czy są
z nadwagą, czy są z niedowagą, gadają szybko i są nawiedzeni jak strażką, czy też są bardzo spokojni i powolni i mówisz do niego i musisz co chwila sprawdzać, czy jego puls to w ogóle jeszcze bije, czy serce bije, czy puls jest wyczuwalny, czy nie. No różni ludzie naokoło są w różnych religii, w różnych krajach, obcy. I zdajemy sobie sprawę, że no, obcych jest więcej niż znajomych. I w przestrzeni internetowej, i w przestrzeni nieinternetowej. I to, czego my się uczyliśmy lata temu całe i w czym wszyscy ludzie z tamtych czasów są dobrzy, to my nauczyliśmy się kontaktować całkowicie obcych ludzi. I weszło nam to w takie nawyki lata, no nie wiem, 90 lata, 2000 rok, że była taka zasada, że jeżeli stoisz dłużej niż 30 sekund w odległości około metra od kogoś, no to musisz zacząć rozmawiać, bo inaczej tracisz człowieka. Więc chodziło o to, żeby zacząć rozmawiać z całkowicie zimnymi kontaktami. Spotę, to jesteś. Ty to jest ktoś. Jedziecie pociągiem. Siedzicie albo obok siebie, albo siedzicie gdzieś tak naprzeciwko siebie, że się nie widzicie. Do Warsu idziecie w pociągu. Ja ostatnio jestem pociągowy, ciągle tymi pociągami jeżdżę. Więc w Warszawie się świetnie rozmawia z panami warszawskimi, z innymi historiami. Iwona się śmieje, to jest zabawa. Tak, to jest zabawa. My byliśmy w tym naprawdę bardzo dobrzy. I teraz chodzi o jedną rzecz. No jeżeli już dobry Bóg postawił ci na drodze człowieka jakiegoś, no to może byłoby dobrze zacząć z nim rozmawiać. I jest parę historii, jak zacząć rozmawiać. O czym? Ja wam powiem, o czym nie trzeba zacząć rozmawiać od razu. Od razu nie trzeba na pewno zacząć rozmawiać o biznesie. No ale zauważcie, że jeżeli jedziemy pociągiem, to ja sądzę, że jeżeli się jedzie w dłuższą trasę i szczególnie jeżeli to jest pociąg, w którym przedziały są w wagonie, to ludzie zaczynają rozmawiać ze sobą. Aczkolwiek czasami w sąsiednim przedziale wszyscy udają, że są sami, jeden drugiego nie widzi, samym drugim, ale jeżeli się pojawi tylko jeden sangwinik, to potrafi rozkręcić rozmowę i ludzie sobie po prostu rozmawiają o czym, no dokładnie nie wiadomo, o wszystkim, o pogodzie, o polityce, o cioci, o tym, że wnuczek dorósł, o czymkolwiek. Ludzie ze sobą rozmawiają. I teraz chodzi o jedną rzecz, że oprócz tego, że trzeba się nauczyć biznesu od strony technicznej i rozumieć ten biznes i potrafić odpowiadać na pytania, no sorry, to trzeba się jeszcze nauczyć poznawać ludzi, czyli jeżeli gdzieś stoisz ty i całkowicie obcy człowiek, no to zacząć rozmawiać. I uwaga, tych obcych ludzi jest gigantyczna ilość. Napiszcie mi, jak myślicie, których jest więcej, tych, których znacie, czy tych, których nie znacie? No to jest oczywista historia, że tych, których nie znacie. I jeżeli pogrzebiecie troszeczkę na YouTubie, albo jeżeli zajrzycie, o to jeżeli zajrzycie, gdzie to tutaj jest? O to. To tu jest taki rozdział pod tytułem Lista codzienna dynamiczna. Obcych, oczywiście, obcych jest więcej. Lista codzienna dynamiczna. Jest też na YouTubie filmik o tej liście codziennej dynamicznej. I to jest do tego, żeby jeżeli poznajemy, przejdźmy najpierw przez sytuację związaną z tych, co nie znamy, z internetem, o tych wszystkich online'owych historiach. I teraz bardzo szybciutko, jeżeli robicie coś online, nie będę dzisiaj was tego uczyć, ale jeżeli piszecie cokolwiek, to przecież piszesz jakikolwiek post na Facebooku tylko po to, żeby ktoś zareagował. A jeżeli zareaguje, to tak jakby ci powiedział dzień dobry i masz pretekst, żeby zacząć z nim rozmawiać. I już wiecie, że dobrze jest odpowiedzieć na tego jego lajka, na serduszko, na cokolwiek. Dobrze jest wejść na jego stronę wtedy, na jego stronie coś skomentować. Dobrze jest mu wysłać zaproszenie do znajomych. To są wszystko rzeczy bardzo dobrze znane, bo ludzie świetnie już operują w przestrzeni internetowej. Potrafią poznawać ludzi i dodawać ich do znajomych. Ta lista tych kontaktów rośnie i rośnie i rośnie bez przerwy. Są tacy, którzy potrafią robić takie rzeczy ciekawe. To się nazywa metoda wkład. Dzisiaj wam o nim nie opowiem, ale jeżeli robicie to dobrze, to ludzie sami do was idą pytając, co robicie i że są bardzo zainteresowani. Dzwonią do was ludzie i mówią, wiesz co, no widzę na Facebooku, że coś robisz. No widzę, czuję, jestem, mam nosa, mam intuicję, jestem osobą biznesową, coś robisz, tylko nie licho, nie wiem, co robisz, ale wiesz co, pomimo, że nie wiem, to mi się podoba to, co robisz, czy możemy porozmawiać. Jak wam się taki numer podoba?
To są pewne sztuczki, które można zrobić. Tym niemniej ta lista codzienna, dynamiczna, to chodzi o to, żeby w pewien sposób porządkować ludzi, których poznajemy i żeby nie robić bzdury. Pamiętajcie, przeciwieństwem, znaczy najgłupszym, może inaczej powiem, najgłupszym i najgorszym sposobem chwalenia się swoim networkiem, pokazywania jak duży jesteś, pokazywania jak to jest dobra szansa, jakie to są dobre produkty, jest spam. Czyli rozsyłanie do wszystkich ludzi, których znasz, jakichś informacji o produktach, jakichś informacji o biznesie, po prostu napastowanie ludzi. To jest lipa. Raz, że Facebook tego strasznie nie lubi. Druga historia, ludzie tego jeszcze bardziej nie lubią, to w ogóle nie działa i to tylko nam później przykleja taką etykietkę, że my jesteśmy jakimiś nawiedzonymi ludźmi, to jest totalna bzdura. Tak nie chcemy. Ja nawet pana z Myjni czy panią z Warzywniaka wpisuję na listę, żebym nie zapomniała, że już z nimi zaczęłam kiedykolwiek rozmowę dotyczącą biznesu czy produktów, którzy zaczęli o coś pytać. Dokładnie, Ebuniu, tak, super. To dokładnie tak się robi, przy czym oni jeszcze nie są kandydatami. Widzicie, chodzi nam o jedną rzecz, że jeżeli mamy listę, to z tej listy musimy stworzyć kandydatów. Kandydaci to są ci ludzie, do czego oni są kandydatami? Oni są kandydatami do wysłuchania oferty biznesowej bądź oferty produktowej, zakupowej. To są kandydaci na twoich klientów albo na twoich partnerów. Jeżeli spamujesz i po prostu wysyłasz masowo do lichowie kogo, bo przecież albo jeżeli bota jakiegoś masz, który to wysyła, to dopiero są bardzo zabawne historie, dlatego że te wszystkie biznesy MLM budowane na automacie rosną bardzo szybko, a potem jeszcze szybciej się wykładają i jest bardzo dużo nieprzyjemności później i nie będziemy tego ciągnąć. Ale chodzi mi teraz o jedną rzecz, że w tejże liście dynamicznej ja tam dosyć precyzyjnie opowiadam, co robić z ludźmi w internecie, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy oni chcą usłyszeć o biznesie. I krótko mówiąc, to jest historia taka. Poznajesz ich na Facebooku, oni na Facebooku patrzą, kto ty jesteś, widzą twoją stronę, zaczynasz im się podobać, już wiedzą, kim jesteś, nawet zaczynają cię lubić. Uciekasz i to jest tylko to, tu tylko się poznajemy, dzień dobry, sprawdzamy, kto jest kto. Później uciekasz z nimi na Messenger, czyli w przestrzeń niepubliczną, tam zaczynacie rozmawiać na najróżniejsze tematy, od pozdrowień poprzez to, co słychać, dziecko zachorowało, czy już dziecko zdrowieje i w tych rozmowach tak prowadzisz dyskusję, szukamy cały czas powodu, który w tym człowieku drzemie, powodu do zmiany, powodu do zarabiania pieniędzy, a być może ma coś z włosami dobrego szamponu potrzebuje, być może witamin potrzebuje, być może ma kredyt do spłacenia, ale wiecie, nie możemy go od razu, potrzebujesz witamin, potrzebujesz szamponu, potrzebujesz pieniędzy na kredyt, bo on nas już jest po wszystkim. To jakoś tak trzeba wyciągnąć, to jest sztuczka. Ale to robi się w ten sposób, że kiedy rozmawiacie z tymi ludźmi, jesteśmy tymi ludźmi zainteresowani, uważamy, co oni nam piszą, odpowiadają, zaglądamy, co oni napisali na Facebooku, komentujemy, mamy jakieś wspólne tematy, to przychodzi moment, kiedy nagle odkrywamy, że wiemy, co ich dręczy. I to jest sytuacja, kiedy możemy im powiedzieć, posłuchaj, chyba wiem, co zrobić z tym twoim kredytem, jak z niego wyleć, jeżeli już o kredycie zaczęliście rozmawiać, chyba wiem. I jest normalne, że on zaczyna pytać, co? Mówisz, no wiesz co, nie mam czasu teraz rozmawiać, ja coś poszukam, może jakieś materiały ci przyślę, czy je przejrzysz. I to jest ten moment w momencie, kiedy człowiek odpowiada, tak, przejrzę materiały, które mi przyślesz, on jest dopiero od tego momentu kandydatem, a do tego momentu to jest tylko hipotezą. To jest hipoteza. To jest Adam na dwoje babka wróżyła. Może będzie chciała, może nie będzie chciała. Wygląda inteligentnie, mądry facet, no, ale nie wiadomo. Bo ludzie z różnych powodów nie chcą robić MLM-u, nie tylko dlatego, że im się nie podoba, ale na przykład nie rozumieją, albo nie wierzą nam, albo są leniwi, albo licho wie, co tam jeszcze. Dużo, dużo różnych powodów może być. Natomiast ja dzisiaj chcę wam opowiedzieć o czymś, co powinniście znać. Ja cały czas wracam do tamtych czasów i ja uważam, że wszyscy powinniście być bardzo dobrzy w biznesie online, offline, nie internetowym. Powiem wam czemu.
Bo teraz jest pogoda kompletnie do niczego. Majówka podobno będzie poniżej jakiejkolwiek krytyki, ale potem jak ja się znam troszeczkę na pogodzie, a tam coś pamiętam, to pewno wydarzy się przepiękne lato. Jak wydarzy się przepiękne lato, krótkie bardzo, za to bardzo ciepłe i burz i takie, no fajne, to pamiętajcie o jednej rzeczy. Ludzie nie będą siedzieć w internecie. Ludzie mają w nosie siedzenie w internecie, ludzie siedzą w knajpkach, na plaży, spacerują, no lato, na wczasy jeżdżą, tak? I ostatnie, co im do głowy przychodzi, to siedzenie w internecie. Ludzie latem co robią? Bo my się w tej chwili spotykamy. Ja jestem z tej strony, nawet się gdzieś widzę, to jest spotkanie, ale wy jesteście z drugiej strony tego ekranu w różnych miastach i to jest takie spotkanie, no już się przyzwyczailiśmy, że takie spotkania też istnieją, ale kiedy przychodzi lato, to przychodzi czas na spotkania offline'owe, na spotkania w realu. Ludzie wpadają na siebie, siedzą gdzieś i jest taka fajna strategia: wyprowadź sukienkę na spacer, wyprowadź swoje szpilki, zrób sobie nową fryzurę, opal się i idź się polansować troszeczkę. Chodzi o to, że to jest to, czego naprawdę potrzebujemy. Super. No więc kiedy to robimy, to jest pełno ludzi i chodzi nam o jedną rzecz. Ty jesteś w biznesie. Chcesz mieć duży biznes. Duży biznes będziesz mieć wtedy, kiedy będziesz mieć wielu partnerów. Wśród tych partnerów większość będzie robić tylko zakupy, ale niektórzy będą bardzo aktywnymi networkerami, tak to nazwijmy. Będą aktywnie budować biznes, niektórzy nawet zespołowo, no ale żeby to się wydarzyło, trzeba z kimś pogadać. I teraz popatrzcie, o czym ja dzisiaj do was. O tym, co zrobić, żeby kontakt, totalnie przypadkowy kontakt, całkowicie przypadkowy, jedziesz pociągiem, lecisz samolotem, siedzisz na lotnisku, siedzisz, ja nie wiem gdzie, no do lekarza poszedłeś. Ja wczoraj poszedłem spirometrię sobie zrobić i jej nie zrobiłem, bo pomimo tego, że byłem zapisany na określoną godzinę, to tam chyba ze 20 takich wielkich stoczniowców było. Więc nawet nie było co dyskutować z nimi. Zabrałem się i poszedłem i spotkałem ludzi, ale to nie byli, nie było żadnej szansy zamiany ich na jakichkolwiek kandydatów do czegokolwiek. Natomiast jesteś w knajpie, zamówiłeś kawę i kupujesz kawę u dziewczyny, która ją sprzedaje. Na przykład, albo jedziesz pociągiem i siedzi ktoś czytający książkę jakoś i widzisz, o, jak czyta tą książkę, to już z nim nie gadaj. Bo już i tak, wiesz, on w biznesie jest, jeżeli czyta Wademekum. Natomiast no coś czyta, gazetę czyta, no i zrozum, czego nie możesz zrobić. To nie jest kandydat do biznesu. To jest całkowicie obcy człowiek. Ale naucz się obserwować i naucz się mówić z tym człowiekiem, po prostu rozmawiać. Teraz uwaga. O czym ludzie lubią rozmawiać? Najbardziej na świecie. Nie wszyscy, bo niektórzy są ukryci bardzo. Dale Carnegie napisał w swojej jednej z książek, że ludzie najbardziej lubią rozmawiać o sobie. To jest dla nich najbardziej interesujący temat. Czyli tu jest Wiesława, to dla Wiesławy, tak, Ula napisała o sobie. Ewa siedzi, Ewa lubi mówić i myśleć o sobie. To jest dla niej najbardziej interesujący temat. Raz, że spędza Ewa z Ewą 24 godziny na dobę przez wiele, wiele lat, tak? Ula z Ulą, Iwona sama z sobą i tak dalej. O pogodzie też, ale tak naprawdę, rozumiesz, Ewuniu? Tylko, że z kolei lubi, niespecjalnie lubią się chwalić, tak? To nie jest tak, że teraz, aczkolwiek pewno tacy ludzie też się zdarzają, że spotykają się dwie osoby, dzień dobry, i jakieś ze dwa pytania i nagle ten zaczyna coś tam mówić o sobie, no to jest takie troszeczkę lipne. Natomiast teraz uwaga, to jesteś ty, a to jest ten człowiek, to jest czerwone światło, on jest zamknięty na razie na wszystko, ale fajny jest. Widzisz, że jest fajny. Z jakiegoś powodu? O, Marta mówi, dziś nie mam problemu znaleźć okazję do rozmowy. Dziś pokazałem wczoraj ponad 20 dziewczynom. Dokładnie, to nie jest żaden problem, tylko zapomnieliśmy, bo słuchajcie, gdybyście nie wiedzieli, Marta jest zawodowcem. Ja pamiętam, jak ona nowy biznes do Polski wprowadzała. Doskonale i wtedy nie była zawodowcem. Ale teraz jest zawodowcem, to czapka z głowy. Aha, miałem nie pokazywać, że jestem mój syn. No, mniejsza z tym. I posłuchajcie, chodzi o jedną rzecz. No, że obserwujcie, o czym tu można pogadać. Ja dzisiaj gadałem z dziewczyną młodą, naprawdę z młodką, z ładną młodą dziewuchą na temat zębów, bo ona sobie ostatnio przykleja różne ozdoby. Tak, jakieś diamenciki, różne takie błyszczące rzeczy.
czy kryształki jakieś na zęby. Uśmiecha się. Już pomijając fakt, że to jest moje skrzywienie zawodowe, ale jaki problem jest zacząć o tym gadać? O, jak fajnie, jak to błyszczy. A czy to bolało? A czy to jest drogie? A czy to jest trwałe? A czy to nie przeszkadza? Czy to nie rysuje usz? Czy to, czy tamto, czy owo? Wiecie co, tych tematów, jak już znajdziecie cokolwiek, to można ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć, przy czym ciągniecie to tak, że nie jesteście ani krytyczni, tylko mówicie, naprawdę? Fajnie, nie? Jesteście zainteresowani, bo jeżeli wy jesteście zainteresowani drugim człowiekiem, to stajecie się dla niego interesujący. Ludzie lubią, jeżeli nimi się interesujemy. Jeżeli na ten temat rozmawiamy, ktoś ma ładne buty, możemy rozmawiać o butach. O, a wygodne, a to, a tamto, a na pewno drogie. O, to chyba nie polskie, to chyba gdzieś z zagranicy przywiezione. Cokolwiek. Chodzi o jedną rzecz, żeby zacząć rozmawiać. To jest numer jeden, żeby zacząć. Ale numer dwa to trzeba będzie ćwiczyć i się tego nauczyć. Chodzi o takie podtrzymywanie rozmowy, żeby dało się pójść w stronę tego, że to był kandydat, i z tym podtrzymywaniem rozmowy to wcale nie jest takie proste. No. I teraz czepiając się tych rzeczy, które młoda dziewczyna ma na zębach. Rozmawiamy, bolało, nie bolało, no nie boli, to wiem, że nie boli. Przeszkadza, nie przeszkadza, no, okej. Okay. A co na to chłopak? Zakładam, że ma chłopaka, tak? No na początku mu się nie podobało, ale teraz już mu się podoba. No to super. A nie broni się przed tym, żebyś pani sobie kolejne takie zrobiła? No tego typu rozmowa, ale nagle otwiera wam się kolejna furtka pod tytułem idzie lato, chłopakowi się podobają zęby, uśmiech taki piękny, to na pewno będziecie mieli dużo czasu na spędzanie ze sobą plaża, wyjazdy i tak dalej. I zaczyna się to, czego my chcemy, żeby się zaczęło. No nie, bo on pracuje, a ja urlopu nie będę miała, a ja to, a ja tamto, a jasny gnit. No tak, to faktycznie nie fajnie. A to kiedy macie ten urlop razem? Planujecie coś? Nie, no w tym roku w ogóle. No to chyba to panią wkurza. No pewnie, że mnie wkurza, kurczę, no ale przecież trzeba pracować. I to jest moment. Czekacie na tego typu rzeczy. Mówicie w tym momencie zaraz. A gdy była możliwość pracy zdalnej, pamiętajcie, zdanie wam za milion sprzedaje. Praca zdalna. Wszyscy mają świra na punkcie pracy zdalnej. Czy wam przyszło do głowy, że budowanie MLM-u jest pracą zdalną? To jest praca zdalna. Bo z różnych miejsc pracujecie, więc pytamy taką dziewczynę, słuchaj, a gdyby można było, zamiast tutaj pracować i nie mieć czasu dla chłopaka, nie mieć czasu na wakacje wspólne, to zamienić to na pracę zdalną i zarabiać mi przynajmniej tyle, ale mieć elastyczność czasową całkowitą, czy to byłoby interesujące? Dziewczyna mówi, no jasne. Oczywiście, że byłoby to interesujące. I teraz jest uwaga, i teraz dochodzicie do zamiany zimnego kontaktu w kandydata. Mówicie, proszę dać mi swój telefon, albo swojego, teraz nawet telefonu nie potrzebujecie. Jest pani na Facebooku? Jest na Facebooku. Okej, dodajmy się na Facebooku do znajomych i pogadamy przy okazji na ten temat. Właśnie zamieniliście zimny kontakt w kandydata. Od kiedy mówimy o tym, że ktoś jest kandydatem? Od momentu, kiedy ten ktoś obcy zdjął z siebie ten czerwony sygnał, ten znak stop, zamienia się w być może, i daje wam na siebie namiar jakikolwiek, wiedząc, że wy macie mu coś do zaproponowania i wiedząc, że to dla niego może być dosyć interesujące, on jeszcze niczego nie obiecał. I jeżeli nauczycie się robić, czyli jeżeli będziecie potrafić tak prowadzić rozmowę i utrzymywać ją pytaniami, dalej i dalej i dalej, i te pytania będą sterowane, będą dopasowane do tego człowieka, ale jednocześnie tak zadawane, żeby odkryć, co go wkurza i zaproponować rozwiązanie, to wam się nigdy lista nie skończy. Nigdy, 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 bo ludzi jest po prostu mnóstwo. Absolutne mnóstwo naokoło jest ludzi. Czy macie jakiekolwiek pytania do tego, o czym ja wam dzisiaj tu mówię? Bo ja jak zwykle widzę tak, muszę to zrobić cicho? O czym ja wam dzisiaj tu mówię?
Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to proszę w tej chwili, jeżeli macie jakikolwiek komentarz, to proszę w tej chwili, ale zrozumcie, teraz wracamy do tego, od czego dzisiaj zacząłem. Nie ma znaczenia, co wiesz na temat MLM-u, nie ma znaczenia, jak wielkie masz marzenia, nie ma znaczenia, ile znasz odpowiedzi, jeżeli nie potrafisz poznawać nowych ludzi. I na początku to będzie dla ciebie niewygodne, będziesz się krępować, potem to ci wejdzie w nawyki, nawet nie będzie. Ludzie się ze mnie śmieją, że ja rozmawiam z każdym. No rozmawiam z każdym. Wszędzie. Nie kontrolując nawet tego. Ja się nie zastanawiam i gadam z ludźmi. Jak na wschodzie prowadziłem biznes, to oni w ogóle patrzyli na mnie, mówią, nie, to jest jakiś syk. Przyjechał Polak i wyciągnął od wszystkich numery telefonów, jak szpieg jakiś. Jeżeli się tego nauczycie, to będziecie mieć mnóstwo kandydatów, ponieważ zimne kontakty będziecie zamieniać. Wszędzie będą okazje. Idziecie do Żabki. Ja mam Żabkę koło siebie. Godzina 10.30, 22.30. Siedzi skatowana dziewczyna, zmęczona już jak jasny gwint. Jakieś lumpy piwo piły, naprawdę bełkotały coś do niej. Nie? Ona już ma powyżej dziurek w nosie. I wpadliście i przepraszacie ją. Sorry, że jeszcze wieczorem wleciałem, ale coś tam akurat zapomniałem. Woda mineralna mi jest potrzebna. Nie? I to codziennie tak, do której? Od której pani jest? No to jest chyba męcząca. A co na to w domu? A to, a tamto, a owo? Nie? I czekacie tylko na to, żeby się człowiek odkrył. Jeżeli się odkrywa człowiek, cześć za. Jeżeli się odkrywa, to mówić o, a może zamienić to. Na jakąś pracę zdaną, na coś bardziej przyjaznego. Bo przecież to szkoda życia. No i rozumiecie, o czym wam dzisiaj chciałem powiedzieć, więc za tydzień, od kiedy otwieram naszą rozpiskę, za tydzień będziemy o bardzo praktycznych rzeczach mówić, o tym, co robić z klientami detalicznymi, których macie, ale bez względu na to, jeżeli was nauczę, co robić z klientami detalicznymi, których macie, to będziecie ich mieć kilku, ale następnych nie będziecie potrafili sobie znaleźć, tak? Jeżeli będę wam mówić, jak pracować z zespołem, po cholerę wam ta wiedza, jeżeli wy nie wiecie, skąd ludzi wziąć. Więc dzisiaj powiedziałem wam o czymś, co jest dla was mocno ważne. Jak to zrobić, żeby bez przerwy poznawać nowych ludzi, żeby wyciągać od nich telefony? Albo jeszcze lepiej nie telefon, a Facebooki, a jak już jesteście na Facebooku, to już wszystko zaczyna być banalnie proste w tym momencie, bo spokojnie sobie prowadzicie. Z tym, że jeżeli to jest tylko facebookowy kontakt, no to musicie najpierw pogadać, znaleźć powód. Ale jeżeli to jest kontakt offline'owy, taki ze świata tego żywego, nie internetowego, i człowiek już wie, że jest coś do obgadania i wy wiecie, jaki ma ból, no to wtedy bardzo przyspiesza. Jeżeli się tego nauczycie, doprowadzicie się do sytuacji następującej. Kiedy jest stres w biznesie? Stres w biznesie jest wtedy, kiedy czujecie, że wam wyhamowuje biznes, nie ma nowych rekrutacji, nie rośnie grupa ludzi, obrót nie rośnie i siedzicie i rozmawiacie z ludźmi, ludzie mówią, a ja nikogo nie znam, mi się lista skończyła, a moi wszyscy znajomi to, tamto, śmoczy owo i siedzicie wszyscy razem i się zastanawiacie, no wszystko dobrze, no ale my nie znamy ludzi, no. Wszystko się skończyło. Jeżeli się tego nauczycie, to nie macie nigdy stresu, bo ciągle pojawiają się nowi ludzie, z którymi możecie rozmawiać. I to jest naprawdę bardzo, tak prawie że klęska urodzaju w pewnym momencie się pojawia, jeżeli się tego nauczycie, jeżeli nauczycie tego swoich partnerów biznesowych. Tak? O tym było dzisiaj. Nauczcie się zamieniać zimne kontakty w kandydatów. Kandydat to jest osoba, która udostępniła ci albo swój Facebook, albo swój numer telefonu, masz do niej dojście, tak? Możesz zadzwonić, możesz zacząć rozmawiać, który wie, tenże kandydat, że jest coś na rzeczy, że jest coś do przegadania. Koniec na dzisiaj tego nudzenia, ale potraktujcie to bardzo, ale to bardzo poważnie i oklaski dla Marty, która ludzi po prostu znajduję jak taki rasowy człowiek mieszkający na wsi grzyby. Idziesz do lasu, nie możesz niczego znaleźć, a idzie człowiek ze wsi, który tam mieszka i tych grzybów po prostu, tam gdzie ty przyszedłeś, tą pięć prawdziwków znajdujesz, czy cokolwiek innego, tak? O to chodzi, żebyście się nigdy nie bali tego, że kończą wam się kontakty, bo one się nie będą kończyć nigdy i zawsze będą stali w kolejce ludzie do ciebie, którym możesz pokazać biznes, a później już zadziała statystyka. Będą zainteresowani produktem, biznesem albo nie będą zainteresowani niczym.
To by było na tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania i komentarze, to piszcie, a ja Wam jutro na to poodpisuję, bo dzisiaj to pewno nie, ale na pewno jutro. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Będziemy mówić o tym, jak się zaopiekować swoimi klientami detalicznymi. Przekazujcie ten materiał swoim partnerom. Napiszcie coś, może wspomnijcie, że spędziliśmy ze sobą miłe 40 minut rozmawiając na temat tego, jak zamieniać zimne kontakty w kandydatów. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. I oczywiście sukcesów biznesowych. I miejcie w ogóle cudowny weekend, który się za chwileczkę zbliża. Marek Staszka, Akademia Zdrowego Biznesu. Do miłego zobaczenia. Dzięki, że byliście ze mną.